Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja pozdrawia ojciec Zdzisław Klawka. Samo południe, w Dzień Pański, niedzielę, przenosimy się do Rzymu, aby uczestniczyć w modlitwie Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem. W Rzymie słońce. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Scena opisana w Ewangelii dzisiejszej liturgii rozgrywa się we wnętrzu świątyni jerozolimskiej. Jezus patrzy. Patrzy na to, co dzieje się w tym miejscu, najświętszym ze wszystkich, i widzi, jak uczeni w piśmie lubią się przechadzać po to, aby być zauważonymi przez ludzi, pozdrawianymi, czczonymi i zajmować zaszczytne miejsca. A Jezus dodaje, że objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Jednocześnie jego oczom ukazuje się inna scena. Oto uboga wdowa, właśnie jedna z tych, które są wykorzystywane przez możnych, wrzuca do skarbca świątynnego wszystko, co miała na swe utrzymanie. Tak mówi Ewangelia. Wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Ewangelia stawia nas wobec rażącego kontrastu. Bogaci, którzy dają to, co im zbywa, aby ich widziano, i uboga kobieta, która bez ostentacji ofiaruje wszystko, co ma. To dwa symbole postaw ludzkich. Jezus spogląda na te dwie sceny i właśnie ówczasownik patrzeć podsumowuje jego nauczanie. Musimy strzec się tych, którzy żyją wiarą w sposób dwulicowy, jak uczeni w piśmie, aby nie stać się takimi jak oni. Natomiast musimy patrzeć na wdowę, aby wziąć ją za wzór, przykład. Zatrzymajmy się nad tym. Wystrzegać się obłudników i patrzeć na ubogą wdowę. Najpierw wystrzegać się obłudników, to znaczy uważać, aby nie budować swojego życia na kulcie aparycji, zewnętrzności, na przesadnej trosce o własny wizerunek. A przede wszystkim uważajmy, aby nie naginać wiary dla własnych interesów. Owi uczeni w piśmie przykrywali imieniem Boga swoją próżność i co gorsza, wykorzystywali religię do troszczenia się o własne interesy, nadużywając swojej władzy i wykorzystując ubogich. Jest to postawa wielu postaw współczesnych, postaw klerykalizmu. Być ponad pokornymi, wykorzystywać ich, uważać się za doskonałych. To jest zło klerykalizmu. Jest to przestroga na wszystkie czasy i dla wszystkich, dla Kościoła i społeczeństwa, aby nigdy nie wykorzystywać swojej roli do niszczenia innych, aby nigdy nie zyskiwać kosztem najsłabszych. I czuwajmy, abyśmy nie popadli w próżność, abyśmy nie skoncentrowali się na pozorach, nie zatracili istoty rzeczy i nie żyli powierzchownie. Zadajmy sobie pytanie, czy w tym, co mówimy i czynimy, chcemy być doceniani i nagradzani, czy też chcemy służyć Bogu i bliźniemu, zwłaszcza najsłabszym? Wystrzegajmy się fałszu serca, obłudy, która jest niebezpieczną chorobą duszy.
dwulicowość, osądzać, ludzie, którzy mają dwulicowość duszy. A Jezus, aby uzdrowić z tej choroby, zachęca nas do spojrzenia na ubogą wdowę. Pan potępia wyzysk owej kobiety, która, by złożyć ofiarę, musi wrócić do domu pozbawiona nawet tych niewielkich środków, jakie są jej potrzebne na utrzymanie. Jakże ważne jest uwolnienie sakrum z powiązania z pieniędzmi. Jezus już powiedział, nie można służyć dwóm panom. Służysz Bogu o mamonie. Służysz Bogu czy mamonie. Jednocześnie Jezus pochwala fakt, że ta wdowa wrzuca do skarbca wszystko, co ma. Nic jej nie pozostaje, ale w Bogu znajduje swoje wszystko. Nie boi się utraty tego niewiele, co posiada, bo ufa w hojność Boga. Nie boi się to stracić, to niewiele, co ma, bo ma ufność w hojność Boga, który pomnaża radość tych, którzy dają. To także nam pozwala pomyśleć o tej wdowie za czasów Eliasza, która prorokowi daje ostatki do jedzenia. I mąki jej nigdy potem nie zabraknie. Pan zawsze wobec hojności ludzi, on jest jeszcze bardziej hojny. To Bóg jest hojny, nie nasza aparycja, nasza chciwość. Jezus przedstawia ją jako nauczycielkę wiary. Nie idzie ona do świątyni, aby uspokoić swoje sumienie. Ona nie modli się, aby być zauważoną. Nie afiszuje się ze swoją wiarą, ale daje z serca, szczodrze i bezinteresownie. Jej monety brzmią pięknie niż wielkie ofiary bogaczy, ponieważ wyrażają życie szczerze oddane Bogu. Wiarę, która nie żyje na pozór, ale opiera się na bezwarunkowym zaufaniu. Uczmy się od niej. Wiary bez ozdóbek zewnętrznych, ale szczerej wewnętrznie. Wiary wyrażającej się w pokornej miłości Boga i braci. A teraz zwróćmy się do Dziewicy Maryi, która z sercem pokornym i transparentnym uczyniła całe swoje życie darem dla Boga i dla Jego ludu. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Benedicta tui mulieribus e benedito frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedito frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Benedicta tui mulieribus e benedito frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych, łaską Twoją. Prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Wysłuchaliśmy refleksji Ojca Świętego nad dzisiejszym słowem. Drodzy bracia i siostry, śledzę z wielką uwagą wiadomości, które pochodzą z Afryki, szczególnie wiadomości w Etiopii. Od roku już ten konflikt trwa, przynosi wiele ofiar. Zapraszam wszystkich do modlitwy za te wszystkie ludy doświadczane, aby nastąpiła zgoda i aby znaleziono poprzez dialog rozwiązanie. Zapewniam o mojej modlitwie za ofiary pożaru w Sierra Leone. Wczoraj w Hiszpanii zostali beatyfikowani trzej zakonnicy przynależący do zakonu kapucynów: Benet da Santa Coloma de Gramenet i dwóch jego towarzyszy, Josep Orios z Barcelony i Dominique de Saint-Pierre. Wszyscy ponieśli męczeńską śmierć w czasie wojny domowej w obronie wiary. Ich przykład niech pomaga chrześcijanom dzisiejszym pozostać wiernymi własnemu powołaniu, nawet w chwilach doświadczeniach. Oklaski dla nowo beatyfikowanych kapucynów. Was wszystkich pozdrawiam, drodzy mieszkańcy Rzymu i pielgrzymi z różnych krajów, w szczególności przybyli ze Stanów Zjednoczonych, Ameryki i z Portugalii. Pozdrawiam grupy wiernych z Prato i Foligno. I młodzież z Bresso. Wszystkim życzę dobrej niedzieli i proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Smacznego obiadu i do zobaczenia. Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu za Jego Słowo, które ubogaca rozumienie Słowa Bożego, które dzisiaj medytujemy w czasie Eucharystii, za Jego apostolskie błogosławieństwo. I też przychylamy się do solidarności i do modlitwy za tych, którzy cierpią, szczególnie w Afryce. Dziękuję Państwu za to modlitewne trwanie z Ojcem Świętym Franciszkiem na falach Radia Maryja i telewizji Trwam. Życzę Państwu radosnego przeżywania dnia pamiątki zmartwychwstania Chrystusa. Pozdrawiam wszystkich, ojciec Zdzisław. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.